Cześć, jeżeli oglądacie drugą część Fajnej Bić, to znaczy, że umiecie już bicie z pierwszej części i to bicie można wykorzystywać z innymi biciami. Na przykład weźmy takie akordy jak A-moll, C-dur, G-dur i E-moll. I albo możemy z takim biciem, o tym biciu mówiłem w filmie o upiększaniu muzyki i wtedy będzie to tak. Możemy i tłumić i uderzać razem.